sprawa, którą żyła i żyje cała Polska. No właśnie, tak odnośnie tego, że można komuś zniszczyć życie słowem, nieodpowiednią decyzją również. I tutaj Tomasz Komenda, nawet powstał film dotyczący jego historii. Uważasz, że można się podnieść po czymś takim? To jest bardzo przejmująca historia, która nie ma jednego dna. Z jednej strony jest Tomasz Komenda pokrzywdzony przez system, który przeżył piekło. Z drugiej strony są rodzice młodej dziewczyny, którzy przeżyli i przeżywają piekło i nic im dziecka nie zwróci. W tej historii jest mnóstwo poszkodowanych. Naprawdę czuję się głęboko przejęta, myśląc o tych osobach, o których ta historia opowiada. Znam ludzi, którzy podnieśli się po dramatycznych historiach i po traumach. Nie są tymi samymi ludźmi, ale wiem, że i to nie jest slogan, że niemożliwe nie istnieje. Ja wiem, że można odnaleźć w sobie tę energię, tę siłę i te podwaliny, które czynią nas ludźmi, tę istotę człowieczeństwa. A to jest nasza niezwykła odporność, zdolność do przetrwania, nasza wola przetrwania i nasza wola życia. I to jest cudowna energia, która sprawia, że jesteśmy ludźmi. I ja tego bardzo serdecznie życzę każdemu, kto doświadczył takiej historii, podobnej historii, każdemu, kto doświadczył traumy.